Już wkrótce, tak dokładnie, przed takim wyzwaniem, jak dobrać dojrzewającej dziewczynce biustonosz. Dzień dobry, miłe panie. Znamy nasze gościnie. Anna Zawadzka, brawiterka, witamy serdecznie, oraz dr Małgorzata Uchman-Musielak, ginekolożka, położnik. Witamy bardzo serdecznie. Jeszcze jest z nami modelka o imieniu? Faustyna. Faustyna. Cześć, Faustyna. Pod kątem zdrowotnym chcielibyśmy porozmawiać o tym, kiedy rozpocząć już dobór biustonoszy u nastolatki. To chyba ja zacznę w takim układzie. Przede wszystkim jakby problem dojrzewania dziewczynek, młodych córek. Coraz chyba wcześniej. Coraz chyba wcześniej, dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. Mama musi przede wszystkim obserwować córkę, jak ta córka się rozwija. Czy już, że tak powiem, ten biuścik powolutku nam zaczyna rosnąć, czy te gruczoły się już powiększają. Ponieważ trzeba mieć w świadomości tego, że bardzo często no, dziewczynki się wstydzą powiedzieć, tak, że już myślą o pierwszym staniczku, że może koleżanki noszą. Także gdzieś tam między 8 a 10 rokiem życia, zależy oczywiście od rozwoju dziewczynki, myślimy już o pierwszym biustonoszu właśnie dla... Jakie? Przede wszystkim, to są takie bardzo miękkie dokładnie skórki, tak. Tak. Trzeba też mieć z tyłu głowy, że przy tych właśnie dziewczynkach bardzo fajne te wszystkie topiki są pod kątem takim, że one tak, są delikatne, miękkie, one są elastyczne, rozciągają się. Także tak jak my widzimy z autopsji, bardzo często dziewczynki się nie potrafią przyzwyczaić, czy do ramionczek, czy do zapięcia z tyłu. Także gdzieś tam to zapięcie, prawda, potrafi działać. Więc na taki pierwszy etap bardzo fajne będą te wszystkie topikowe. Czyli bardziej tutaj mówimy o tankach, niż o biustonoszach, tak? Dokładnie, to są takie topiki. Ale dziewczynki tak to nazywają, że one mają biustonosz, że mają jakiś stanik. Dokładnie. A jeżeli chodzi o taki typowy biustonosz już dla młodej dziewczynki, dla... ten pierwszy. Tutaj mamy takie biustonosze, które przede wszystkim są bezfiszbinowe i to jest najważniejsze, to jest klucz, aby ta fiszbina się nam nigdzie nie wbijała, nie uciskała takiego młodego ciałka, tak? I one są dwojakie, ponieważ mamy albo tutaj miseczkę usztywnianą, tak zwaną kopę zgrzaną, albo są typowe z takim przecięciem, to jakby stricte już z samej gąbeczki i one są bawełniane. I tutaj mamy takie rozmiary dla dziewczynek, gdzie są predestynowane miseczki AA, BB i CC, czyli jakby te biuściki są dużo mniejsze, prawda, i te staniczki także są mniejsze. Pani doktor, właśnie jak ważne jest to, żeby odpowiednio dobrać biustonosz, jaki to ma wpływ właśnie na to? Ja myślę, że to ma najważniejszy wpływ od samego początku, tak, bo po pierwsze, oczywiście to, co chciałam zaznaczyć, jeżeli dziewczynka nie ma pomysłu na noszenie biustonosza, to też nie naszą rolą jest jej nakazywać. Bo tutaj nie ma żadnych danych naukowych mówiących, czy my będziemy nosić stanik, czy nie będziemy nosić stanik, czy to ma jakiś wpływ na naszą przyszłość. I oczywiście tutaj na przykład myślimy o raku piersi, tak? Natomiast po drodze bardzo ważne jest, że jeżeli się już zdecydujemy na ten biustonosz, to fajnie by było, gdybyśmy my, mamy, zabrały te dziewczynki właśnie do brawiterki i dobrały ten biustonosz odpowiednio, bo źle dobrany może powodować ucisk na nerwy w okolicy na przykład obojczyka. To może powodować bóle pleców, bóle odcinka szyjnego. To może powodować gdzieś jakiś ucisk, odparzenia skóry, tak? Bóle piersi i finalnie ten stanik nie będzie działał korzystnie, będzie działał negatywnie, ale oczywiście nie myślimy tutaj o tym cały czas procesie nowotworzenia, tylko takiej codziennej profilaktyki zdrowia, postawy dobrego budowania kształtu piersi, więc to jest też bardzo ważne, żeby od początku ta bielizna została dobrana prawidłowo. Mówi pani właśnie o tym, że ten kształt piersi będzie się zmieniał, że będzie formowany. Jeżeli dziewczynka nie będzie chciała nosić takiego stanika, to będzie miał jakiś negatywny wpływ potem? Nie, absolutnie nie. No to też mówimy, są dziewczynki, które mają od początku duże piersi, są dziewczynki, które przez całe życie nie będą miały jakiegoś obfitego tego biustu i absolutnie tutaj też nie ma tego wpływu, że przy małym biuście, jeżeli nie będzie noszona bielizna, to ten kształt jakoś się zmieni. Po drodze
drodze oczywiście jest jeszcze ciąża, karmienie piersią i to bardziej wpływa na ten kształt piersi. Natomiast my często też zakładamy bieliznę po to, żeby pod tą bluzką nadać jakiś taki fajny kształt tej piersi, żeby to wszystko razem grało. Ty ze swojego doświadczenia, z jakimi głosami właśnie rodziców i tych dziewczyn takich dojrzewających, z jakimi głosami się spotykasz w salonie, kiedy one właśnie dobierają biustonosz? Czego one oczekują? Jakiego efektu? Jakiego efektu? Przede wszystkim tak, to jest kwestia jakby dwoistości, tak? Bo mamy te młode dziewczynki, takie, które poszukują właśnie pierwszego biustonosza, więc to jest bardzo taki, bym powiedziała, wrażliwy temat i brak takiej, to co my zawsze gdzieś tam między sobą mówimy, że ten pierwszy biustonosz daje taką samoakceptację, tak? Gdzieś tam poznawanie siebie, jakby w swojej tej sferze. Kobiecością też. Tak, dokładnie, w tej sferze takiego Instagramu, który nas bardzo zalewa i tego takiego pięknego ciała, te dziewczynki też się wstydzą, tak? One się krępują, one się zaczynają garbić, nie chcą pokazywać tego ciałka, które się zmienia. Więc przede wszystkim jakby przy tych młodych biuścikach, to one chcą, żeby to było niewidoczne, jak najmniej, że tak powiem, się gdzieś tam oznaczało pod bluzeczką, żeby było właśnie komfortowe, żeby było wygodne, tak? Jakby to jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o nastolatki, to tak, mamy to jakby różnorakie klientki, ponieważ tak jak tutaj pani wspomniała, że mamy małe biusty, tak? I tutaj jakby ten proces jest bardzo łatwy, ponieważ kupujemy gdzieś tam takie biustonosze już z fiszbinką dla starszych dziewczyn. Jasne, ale ja mam jeszcze jedno pytanie jako ojciec. Czy powinniśmy namawiać swoje córki do tego, żeby nosiły biustonosz, żeby... Nie, ja uważam, że nie. Chyba, że ten biust rzeczywiście jest bardzo już eksponowany. No wiadomo, zakładając obcisłą koszulkę, może to też być no po prostu nie do końca komfortowe pójść do szkoły. Natomiast absolutnie nie. I na przykład... Ale mówi to pani jako kobieta? Mówię to jako kobieta, matka, lekarz i jako matka. Okay. Znaczy ja tak mówię, powiedzieć ja jako matka. Ja widzę, że kiedy koleżanki zaczynają nosić, to dziecko z automatu też zaczyna o to prosić. Tak. Jak to było właśnie w twoim przypadku? W moim przypadku było tak, że pierwszy stanik dobierałam razem z moją mamą. Także poszłyśmy do sklepu, gdzie tutaj pani mi pomogła dobrać pierwszy stanik. Okay. Tak. Czyli nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby nie nosić, ale jak już nosić, no to... To prawidłowo. To prawidłowo. Tak, i nieodobrane. Tak. Bo może nam się stać krzywda, czyli na przykład uciskanie tych nerwów, nieprawidłowa postawa ciała. Tak, uciski gdzieś tam za ciosnej bielizny. Uf, tato. No właśnie, tak, też już dopytywałem, bo już tak na przyszłość sobie też notuję to wszystko. Tak, myślę, że to wszystko przychodzi też. Jak tak, bardzo naturalnie. Mówię, tak. Dokładnie, też dziewczynki chcą, one też widzą. Ta kobiecość teraz coś tam się gdzieś tam inaczej kształtuje, tak jak właśnie tutaj mam na Faustynce, tak? Jest model, który jest naprawdę bardzo wygodny, on jest bez fiszbin, ma bardzo fajną wkładkę, jest bardzo komfortowy, a z drugiej strony też taki już kobiecy, więc jakby mamy to połączenie, dokładnie. Ale to, co jest ważne i ja chciałam to zaznaczyć, to fajnie by było, gdybyśmy jako rodzice jednak prosili swoje dzieci, żeby bieliznę na noc zdjęły. Żeby nie spały w tej bieliźnie. Miła pani, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Cenna lekcja. A teraz znany ornitolog wśród pogodynków, Bartek Jędrzejak, bo właśnie zapowiadał nam niedawno, że będzie podziwiał ptaki na tej działce, więc zobaczymy, czy...